Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj 6 lutego, godzina 11:21. I co chciałbym powiedzieć albo zauważyć? Po pierwsze, nowa technika produktywności. Robię teraz tak. Tutaj wypisuję dane rzeczy, powiedzmy, ważne i pilne. Wiadomo, to o tym już mówiłem, ale na przykład na cały tydzień, czy wszystko, co siedzi mi w głowie. W kalendarzu wypisuję na każdy po prostu pojedynczy dzień dane zadania, co chcę, jakie zadania w tym dniu zrobić. A jeszcze w osobnym zeszycie wypisuję konkretnie godzinami, kiedy te zadania mam zrealizować. Druga sprawa jest taka, że ja myślę, że moja samodyscyplina jest niezła, bo ogólnie każdego dnia robię no nieźle wiele, dużo rzeczy, znaczy tak mi się wydawało. Ale wchodzę w mój program rozwoju, no i ogólnie jak sobie tak patrzę, to tu jest taka trochę no lipa z moją skutecznością tak naprawdę. I jak sobie tak pomyślałem, co ja robiłem w Londynie, a co robię teraz, w jakim czasie, to faktycznie teraz jakby właśnie jest gorzej ze wszystkim, bo w Londynie i zdążyłem przeczytać książkę 10 stron dziennie, uczyć się angielskiego, medytować, aktywność fizyczna i ja wtedy jeszcze chodziłem do pracy. Czyli ja to wszystko jakby takie rzeczy, które robię teraz w ciągu całego dnia, ja wtedy robiłem w ciągu 3-4 godzin. I myślę, jak? I no właśnie tak, że wtedy robiłem to wszystko z programem, w programie po prostu ciągnął za rączkę, masz robić to, to, to i to, a teraz już jakby poczułem się, wiecie, samodyscyplina poszła w górę, pewność siebie poszła w górę i myślałem, że mogę już sobie działać na własną rękę. No i pstryczek w nos, trochę lekcja pokory, że no jednak nie. Więc od dzisiaj mamy 6 luty, jakby już przestaję robić te wszystkie rzeczy, planować na swoją rękę, tylko znów wracam do podstaw, do tego od programu, którego nauczyłem się samodyscypliny i po prostu teraz będę kroczek za kroczek słuchał się jego, jak mi powinien doradzać, co powinienem robić w danym momencie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie, będziemy testować. Wczoraj podsumowanie styczniowych celi, dzisiaj podsumowanie finansów. I powiem wam, że to jest tak mega narzędzie do świadomości. Na samego Erasmusa wydałem, wiadomo, 360 na transport, ale to zwrócą, bo koszty transportu zawsze zwracają. I Erasmus wydałem 360 zł na takie, no ja nie wiem właśnie na co, nie mam pojęcia. To znaczy, no już trochę mam pojęcie, bo mam paragony, więc wiem na co wydałem, ale na takie, powiedzmy, dwa razy zjeść w restauracji, kupić sobie tam coś, czy pamiątkę. I wiecie, no to wszystko było w euro, więc że jak ja wydałem 60-70 euro razy potem 4,20 za euro, no to się nazbierała suma, masakra, nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, że myślałem, że tak, to ja tam wydam może stówkę na raz, musia tu 3 stówy, masakra. Kolejna rzecz, to na pewno muszę ograniczyć jedzenie na mieście i takie zachcianki, bo strasznie dużo z tego wyszło, 360, to ja więcej jem na mieście niż jem w domu. Za jedzenie takie zwykłe wyszło niecałe 200, a tu 330. Ale z czego jestem zadowolony? Na rozwój wyszło mniej więcej ta sama suma, co na jedzenie na mieście takie zachcianki. Więc mniej więcej tyle, co na wydatki, takie zachcianki, przygody, to tyle samo na rozwój. To jeszcze inwestycje dołożyłem jako osobne, więc jestem z tego zadowolony. Rachunki podliczone. I co teraz robimy? Teraz mniej więcej, jak już widzieliście kilka dni temu, czy tydzień temu, rozplanowałem sobie to, jak pieniądze chciałbym, żeby wychodziły po prostu przez moje konta przechodziły. Tylko tu wszystko ładnie jest na kartce, a teraz jak to wdrożyć w życie, jak to wprowadzić, no wiecie, żeby w praktykę. Ciężko to było, ale rozkminiłem, no i rozkminiłem. Ogólnie połączyłem całe te wydatki, to wszystko w jedno konto wydatki. I tu będzie 50%, tu będę, powiedzmy, że tu przychodzi mi moja wypłata i na tym koncie zostawiam tylko 50%, czyli to 150%, które idzie na wydatki. 30% z tego konta idzie na kolejne konto inwestycje. 30%. To jakby zakładam z tej kwoty 1800 zł. Dalej to jest poduszka finansowa. To będzie ogólnie po prostu lokata w jednym z banków tych, bodajże tu mam w Millennium, tu będzie w Santanderze. Te pozostałe konta i to po prostu będzie ta poduszka finansowa, będę po prostu układał sobie na lokacie. Tak samo jak te skarbonki, na co miałem kurs tańca albo skok ze spadochronem, wyjazd rowerowy i tak dalej, to też niektóre rzeczy będą czekały przez pół roku albo nawet nieraz i dłużej, więc to też sobie ulokuję w takim specjalnym, powiedzmy, to koncie, nazwę to skarbonki i tu wszystko po prostu będą te wszystkie skarbonki i to też będzie jako lokata, tylko po prostu w innym banku, żeby po prostu się nie myliło mi z poduszką finansową. No i zostało jeszcze rozwój, szkolenia i tak dalej, to będzie też osobne konto. Jak to ogarniam? Ogólnie te konto, to konto i chyba to konto zrobię sobie jako subkonta. W Santanderze jest taka opcja, że można sobie zrobić kilka kont. A to po prostu będzie takie konto, do którego mam kartę, więc tym będę płacił, bo to najczęściej tego konta będę używał. To po prostu jest, wiecie, no wszelkie wydatki. No i to konto też będzie takie bardziej do użytku, że po prostu mogę sobie puścić po prostu przelew danego konta na to, żeby z tego konta kupić na przykład książkę. Tak naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie, bo pierwszy raz takie coś robię i w sumie
to nie wziąłem w ogóle żadnej książki, tylko rozkminiłem to tak sobie teraz po prostu, jakby to rozkminić, żeby to było po prostu praktyczne dla mnie. Więc będę to testował, będę sprawdzał i po prostu pewnie za miesiąc powiem wam, jak to wyszło. Tyle, pozdrawiam, lecimy dalej z kolejnymi planami. Pocztówki trzeba w końcu ogarnąć. A no jeszcze jedna ważna kwestia. Jeżeli powiedzmy coś z tego konta mi zostanie, czyli powiedzmy nie wydam na pierdoły i na rozrywkę, bo też w tych 50% włączyłem sobie rozrywkę 10%, więc jeżeli by coś z tego zostało, to po prostu na koniec miesiąca przelewam sobie na poduszkę finansową, a po prostu na lokatę. Dlaczego tutaj na poduszkę, a nie na przykład na inwestycja w rozwój? Uważam, że i tak jest to sporo, 30% wszelkie jakieś kursy, czy nawet tutaj piszę, że oszczędności to jest po prostu 10%, inwestycje 10%, więc po prostu ja i tak to dosyć ryzykownie tego podchodzę, ryzykownie, po prostu tak agresywnie do tego podchodzę, że 30% cyk na inwestycje, bo jestem młody, mogę inwestować, jakby nie potrzebuję mieć teraz wysokich takich kosztów, tylko takie koszty. Żeby w przyszłości z tych inwestycji dostawać pieniążki, wtedy będę mógł zwiększyć sobie te wydatki. Jak zwiększę te wydatki, to będę mógł zwiększyć też te wydatki i to się będzie napędzało. Znaczy taki mam pomysł, że tak to będzie. Zobaczymy w praktyce. Ważne wydarzenie. Przechodzę z mięsożercy na jajożercę. Teraz będę jajcarzem. Oh my god! Wyszedłem właśnie z basenu i jest tragedia. Moja kondycja to jest, wiecie, jak jest nizina, jak jest poniżej, lekko powyżej poziomu zera, to jest nizina. A moja kondycja to jest depresja, czyli poniżej poziomu zera. Tragedia straszna. No ale przynajmniej wiem, nad czym muszę pracować, więc... A poza tym lubię sobie moczyć dupkę, więc w sumie będę częściej jeździł. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał. Daj mi to dużą motywację do działania i dzięki temu też Ty, mój drogi widzu, będziesz na bieżąco, a więc pozdrawiam, zachęcam, cześć!